Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmin, Powrót Białego Wilka. Więc teraz musimy dzisiaj polatać sobie i pomówić z różnymi osobami, które były podejrzane, a teraz podejrzane nie są. Patrzę się mikrofon, nie, wyciszony git, bo tak się zdarza. Które podejrzane nie są już teraz, bo teraz się wszystko wyjaśniło. Powiedzieć im, że mamy dowód niewinności, zebrać expa i odebrać zadania i takie generalnie takie rzeczy. Także... Co jeszcze? Podejrzewałem cię o współpracę z Javedem. Sądzisz, że pracuję dla Salamandry? Zaraz pęknę ze śmiechu. Ktoś zadał sobie wiele trudu, żeby cię wrobić. Czyli wierzysz, że to nie ja? Tak. Azar chciał, żebym myślał, że pracujesz dla niego. W życiu bym tego nie zrobił. A wiesz czemu? Tak. Ten szaleniec wykorzystuje moc żywiołu ognia. To skrajnie niebezpieczne. Żywioł ognia jest pierwiastkiem chaosu, nie poddającym się racjonalnemu rozumowaniu. Przeciwieństwem naturalnego ładu, który uosabiają inne żywioły. Wystarczy. Rozumiem, że korzystanie z żywiołu ognia jest niebezpieczne. To mi wystarczy. Okej. To jest zrobiony quest w takim razie. Trochę tam expa poleciało, wiadomo. Chyba poleciało, mam nadzieję. Wiem, że Raymond to szef Salamandry. Jesteś pewien? Tak, mam na to niezbite dowody. Azar zabił Raymonda i zaczął się pod niego podszywać za pomocą iluzji. To szubrawiec. Co zamierzasz z tym zrobić? Lepiej, żebyś nie wiedział. Uważaj, na pewno jest potężny. Trzeba go odciąć od źródła mocy, czyli od ognia. Trzeba go ściągnąć w miejsce z zachwianą aurą magiczną. Najlepiej otoczone żywiołem przeciwstawnym, czyli wodą. Wieża na bagnach. Idealne miejsce. Tam będziesz miał szansę. Rozumiem. Co my tu jeszcze mamy? Księga minerałów za 400. Południce, północnice, upiory. Ja nie mam wpisu o upiorach? Bestiariusz. Upiorny pies, ale o upiorze nie mam. Pasowałoby wziąć. Jeśli ja chcę się z upiorami pizgać. Wywerny, bazyliszki, króliszki. To mi na razie nie jest potrzebne, bo to są dosyć konkretne stwory. Wiecie co, może kupimy sobie tę księgę i ją przeczytamy od razu. Ale oczywiście nie będę mógł Kolkensteina tego sprzedać. Południca, świetlisty, tak. Południce, północnice będą dopiero później w grze. Ale upiory mogą trafić się już teraz, więc chciałem te... Dziki gon, o, to dopiero jest fąfel pompka dobry, o kurde. Jak go zobaczycie, to wam w rajty pójdzie, o kurna. Znaczy no nie pójdzie, ale wiadomo, no to jest taki... Wysokopoziomowy upiór, powiedzmy. No taki specjalny. I to taki faktycznie specjalny. Zobaczycie, o co chodzi. W swoim czasie. Dobra. Teraz tak. Gdzie była jeszcze reszta Sefir? Dziki gon. Na tym obrazku to gówno widać. Spokojnie. Podejrzany baranina. Kokaja ci teraz baraninę znajdę. Ja go chyba nie znajdę w dzień, nie? A bardziej w nocy. Ale tyż w nocy to gdzie? U niego? Czy jak u niego, to teraz tu już będę... Będę ostry, wparuję do niego na chatę i z nim porozmawiam. Bo ja nie będę się z nim bawił, on mi cały czas ucieka, ja nie wiem gdzie on łazi, ale mam to w głębokim poważaniu, ja go znajdę. Spokojnie. Well, nie chciałem tego robić, niby miałem już klucz do domu baraniny, ale mi zawalał miejsce w eku, więc niestety chłopaki, ale... Sorry. Takie jest prawo dżungli. Nareszcie mam coś. Ciężka maczuga, też miał jakoś ciężko. Tu są, no. Dobra. Klik. Bachanina, o jesteś ty fąflu głupi, ty w ogóle z domu nie wychodzisz, o co ci chodzi? No, ciekawe czy coś powie na to, że ja mu strażniku wybiłem co do nogi. Może nie, nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że się nie zdenerwuje. Cóż, zobaczmy, sprawdźmy to, sprawdźmy. Czego chcesz, biały wilku? Rozgryzłem Salamandrę. Chcesz posłuchać? Słucham. Komuś bardzo zależało, żebym myślał, że wspierasz Salamandrę.
A ja myślałem, że to oni cię na mnie nasłali. To interesujące, co mówisz. Chcą wysadzić mnie z siodła. Próbowali mnie otruć. Wysłali też kilku zamaskowanych pedałów z mieczykami. Ale to za mało na wujka baraninę. Myślałem, że jesteś kolejny. Wiem, że walczysz z salamandrą. Też na nich poluję. Javed chce przejąć mój interes. Postanowił zacząć od dziewczynek. Wiesz dlaczego? Chociaż dawno temu opuścił Zerikanię i szkolił się na maga, w głębi duszy pozostał pieprzonym dzikusem. Teraz rozumiesz? Nie bardzo. Kieruje się instynktem. Myśli swoim wielkim czarnym kutasem. Do tego ma dość szczególne upodobania. Kręci go ogień. Dziewczynki boją się jak jasna cholera, a wierz mi, byle co nie jest w stanie ich przestraszyć. Dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Nie ma sprawy. Rozgryzłem salam... Słuchaj. Rozpracowałem Javeda. Dobrze. Niech tak będzie. Zyskasz element zaskoczenia, ale w dalszym ciągu będziesz musiał sam zmierzyć się z potężnym magiem. Pogadam z Kalksteinem, może wymyśli coś pożytecznego. Aha, dobra robota, wilku. Aha. Rozgryzłem salam... Słuchaj. Jeszcze... Dobra, to co? Zrobione! Cieka, dobra. Także no cóż, pozostaje się tylko cieszyć. Zobaczmy, jakie jeszcze questy nam zostały. Przyjaciółka do znawnych lat. Muszę ją jeszcze kiedyś odwiedzić. Nie wiem, czy teraz to robić, czy później. Burza to za chwilę. Naprawdę muszę tą Sefirę kupić. Poważnie. A, Chrzanuś. To co jest noc? A to powinnaś już być w domu. To dobrze. Mam pewien pomysł, który prawdopodobnie ci się spodoba. Ta. Uda mi się kiedyś? Do 3 razy sztuka ponoć. Mieszka tu Shani? Mieszka! Ze szpitala cię przysłali? To musiała być wyniszczająca choroba, widać. Pewnie bogowie chcieli cię pokarać. Tak, przysłali mnie ze szpitala. To proszę na górę. Tylko się panience nie narzucaj. Wow, myślałem, że jest tylko jedna szansa na ileś, że mi się uda. A to nie, jeszcze jest inna opcja dialogowa, która mnie przepuszcza na górę. Okej. Sza, nie śpisz jeszcze? Co, kolacja po zmroku? Ty, a wiesz, że to jak... Po której, jak jest jakaś godzina, do której można jeść. Później jak się je, to się jest grubym, wiesz o tym? Tak słyszałem. Tak? No, pomóc ci w czymś? Może ci w czymś pomóc. W zasadzie, poprosiłabym cię o przysługę. Zamieniam się w słuch. Jaskier. Pamiętasz Jaskra, prawda? Otóż, od dłuższego czasu namawiamy się na nasiadówkę. Nasiadówkę? Tak, powspominalibyśmy dawne czasy przy kilku głębszych. Mam tylko jeden problem. Brak kilku głębszych? Dokładnie. A że dawno się nie widzieliśmy, nie chcę go gościć byle czym. Czego potrzebujesz? Dla Jaskra wiśniówkę, dla mnie różowe wino, no i coś dla ciebie. Wiśniówka, różowe wino, coś dla mnie. Dobra! Zobaczę, co da się zrobić. Różowe wino, wiśniówkę, temerska żytnia. Ha, ja ci to teraz znajdę, niewiasto. Boże. Czerwone, białe. To pomieszaj czerwone z białym, może wyjdzie. Temerska żytnia. Różowe wino i wiśniówka. Ja pierdziele. Ja tych alkoholi to ja widziałem dużo już przez ten czas, ale nie wiem, czy ja ci to zbiorę. Może się uda, cholera wie, może. A nie pamiętam tego questa. Był ten quest kiedyś? Nie wiem. Na pewno w gospodzie będzie miała babka coś. Może kupię po prostu to, co mi będzie potrzebne i... Ciekawe, czy Fleder tam jest przy tym, czy tam. Pewnie jest, ale nie, nie będę go tłukł. Bardzo stare wino. Okej, to było chyba to wino, co tam z Konradem mieliśmy. Dwójniak. Wino różowe z Metiny, jest. Dobra, to jedno jest. Chyba, że to nie takie wino, no to wtedy będzie problem. Temerska żytnia i wiśniówka. Nie mam. Trzeba szukać po ludziach.
Co podać? Temerska żytnia. Jest, proszę państwa. 20 za sztukę. Jezu, jaki ten alkohol jest drogi. A masz wiśniówkę? Wiśniówka na spirytusie. Dobrze, jest. Dobra, jedziemy. Jej! Norna kobito, zakupy za 50 torenów, wiesz ile to jest dużo! Za dużo! Się wykosztuję na ciebie, ciekawe czy coś będę z tego miał. Chrzanuś, mam dla ciebie rzeczy. Tak? Ty stań tak metr dalej, co? Bo to źle, to tak niewygodnie. Przyniosłem alkohole. Doskonale. Przyprowadź koniecznie jeszcze kogoś. Do zobaczenia na imprezie. Kogo mam ci przyprowadzić? Na imprezkę u Szani. Ale kogo? Babkę! A to było dobre. Można w ogóle? Da się? Nie da się. Kurde. A już myślałem. A! Zoltana! O kurna, to jest plan! To jest plan! Biorę Zoltana. O kurde, będzie wesoła kompania. Ja pierdziele, bierem od razu. Świetny pomysł. Jest Zoltan nareszcie. Wal śmiało. Wygrałem już kilka partii w pokera. Gratuluję. Etap prawiczka masz za sobą. Teraz możesz zająć się prawdziwą grą. To powiedz mi, gdzie znajdę tych osławionych wyzimskich pokerzystów. Tam, gdzie można znaleźć wszystko, co jest trochę nielegalne. W okolicach Misia Kudłacza. Zapowiadają się ciekawe rozgrywki. Tylko się nie zdziw, jeśli ktoś nie będzie chciał z tobą grać. Prawdziwe szychy poświęcają uwagę tylko prawdziwym zawodowcom. A prawdziwy zawodowiec to? To ktoś, kto wygrał przynajmniej 4 zawodowe rozgrywki. Jeśli osiągniesz ten etap, wszystkie stoły staną przed tobą otworem. Muszę więc pokonać 4 zawodowych pokerzystów. Betka. Aha. Dobra, ale to już wiem. Wal śmiało. Wpadłbyś dzisiaj do Szani? Napijemy się. Czemu nie? U niej na stacji? Tak. Do zobaczenia na miejscu. Przynieś jakiś alkohol. Najlepiej gorzałkę. Bywaj. Idziemy. Nie wiem, czy teraz, czy to później trzeba iść. No, zobaczymy teraz. Zobaczy się, o co tam chodzi. Tam. Nice. To nie na moje nerwy. Moje słabe serce. Co się stało? Taka rozpusta pod moim dachem. Gacha sobie przyjmuje muzykanta jakiegoś. Muzykanta? To słynny mistrz jaskier. Już ja wiem, z czego on jest słynny. Nie mam zamiaru za 9 miesięcy słuchać, jak się Bachor drze po moim trupie. To może pójdę tam i będę robił za przyzwoitkę. No, wreszcie mówisz z sensem. Okej. Okay. Sądziłem, że znowu mnie zatrzyma. Ale nie. Jaskier, cię dawno nie widziałem. Hopie, cześć. Geralt? Orzesz w mordę kopany. Przez chwilę myślałem, że zobaczyłem ducha. Właściwie to ja... Czyżbym tracił głowę? Co to za żarty? Szani! To nie żarty. Ale jak? Przecież sam widziałem. Co widziałeś, Jaskier? Widziałem, jak kazała przenieść cię na łódź i był tam jednorożec, i Milwa, i Kahir, i Angulem, i był Jarpen, i Zoltan. Wszyscy widzieli. Straciłem pamięć. Chcę wiedzieć, czemu wszyscy się dziwią, widząc mnie żywego. Opowiedz, co wiesz. Spokojnie i po kolei. To było 5 lat temu w Rivi. Siedzieliśmy w karczmie, zajadając ślimaki i popijając gorzałkę ze starymi kumplami, kiedy zaczął się pogrom. Opętany żądzą krwi motłoch zaatakował dzielnicę nieludzi. Chciałeś ich powstrzymać, przestraszyć. Ruszyłeś na ulicę. Tam... Co było dalej? Ktoś dźgnął cię widłami w brzuch. To była śmiertelna rana.
Dotarliśmy do ciebie zbyt późno. Mam wrażenie, że nie mówisz wszystkiego. Byliśmy tam wszyscy. Wszyscy? To znaczy kto? Ty naprawdę nic nie pamiętasz. Wszyscy twoi bliscy i przyjaciele. Brzmi trochę jak z ballady. To sama najprawdziwsza prawda. Geralt, ja wciąż nie mogę uwierzyć. Wybacz. Słuchaj, Jaskier. Nie potrafię ci nic udowodnić, bo to po prostu niemożliwe. Ja nie pamiętam. Ty nie wiesz. Obawiam się, że pewne rzeczy pozostaną niewyjaśnione. Usiądźmy przy stole jak starzy kumple. Napijemy się, pogadamy. Czas pokaże, kim jestem. Masz rację. Zbyt wiele razem przeszliśmy, żebym mógł się pomylić. No i to rozumiem. Muszę się napić. Tak po prostu? Dobra, no. Tak sobie myślałem i mam do ciebie pytanie. Nie krępuj się, Jaskier. To do ciebie nie pasuje. Załóżmy, że dostajesz zlecenie na wampira. Co robisz? Srebrny miecz, eliksiry. Do czego zmierzasz? Ha, a co powiesz na możliwość dogadania się z takim wampirem? Jeśli ktoś czytał książkę, to zrozumie, do czego to jest nawiązanie. Wierz mi, że gdyby się dało powiedzieć na przykład Brooksie, żeby poszła polować na króliki, to dawno poszedłbym z torbami. A co z wampirami wyższymi? Tych jest naprawdę niewiele. Powiem szczerze, że nie wiem. Ha, więc zaraz ci pokażę, czym dla wampirów wyższych jest krew. Jaskier. Zdrowie. Zdrowie. Mocna zaraza, ale dobra. Miałeś mnie oświecić. Już to zrobiłem. Posłuchaj kogoś, kto nie stracił pamięci, a trochę już chodzi po tym świecie. O, ktoś idzie. Zoltan Chivay, do usług panienki. Ha, kopelat, Jaskier, stary druhu. Witaj, Geralt. Witaj. Hej! Odczuwam naglącą potrzebę spożycia pyszniutkiej gorzałczyny. Da się zrobić. Polej, Geralt. O, ludzie złoci, impreza trwa. Ja pierdziel. A Geralt już jest... O, ja... Nie, dobra, może wytrzymam, nie wiem. Mocna jak diabli. Aż łzy lecą. Zacne napitki. Stanowczo twierdzę, że nie ma lepszego trunku nad gorzałkę. Zależy z kim i w jakiej sytuacji pijemy. Weźmy choćby romantyczną kolację we dwoje. Gorzałka się nie nadaje. Nie mówię tu o smaku, lecz o efektach ubocznych. Bredzisz, Jaskier. Nieraz z moją Eudorą romantycznie gąsiorek obaliliśmy, żadnych podejrzanych oddziaływań nie uświadczając. Jestem zwolenniczką wina, ale nie mam nic przeciwko gorzałce, o ile spożywa się ją z umiarem. Weźcie pod uwagę, że porządna gorzałka zastosowanie w nowoczesnej medycynie znajduje, co panienka Szani pewnikiem potwierdzi. Do dezynfekowania ran, owszem, nadaje się świetnie. Ba nie tylko, rozgrzewa, bóle łagodzi, każdą niemoc przewalczy. Wszystko od dawkowania zależy. Sprawdźmy w praktyce. Zdrowie! Tak, tak! O, ludzie, złoci, och, o, kac będzie jutro nieziemski. O, o, dość, już, koniec? Starczy? A co z tym? Może z Jaskrem? Słuchaj, Geralt, wampiry wyższe, w przeciwieństwie do niższych, nie muszą pić krwi. Ani ludzkiej, ani żadnej innej. Krew, mój drogi łowco potworów, jest dla nich jak gorzałka. Skąd te rewelacje, Jaskier? Na włochate jaja lwiogłowego pająka, rozumiem. To chyba tylko ja nic nie rozumiem. Ja też nic nie rozumiem. Jaskier, kończ przedstawienie i powiedz wreszcie, o co chodzi. Miałeś kumpla wampira, Geralt. Prawdziwego przyjaciela. A kumpla smoka nie miałem? Chybiona kpina, bo też miałeś. A wampir nazywał się Regis. Zresztą Zoltan może to potwierdzić.
Pamiętam. Nie wiem, czy był wampirem i co pił, ale na pewno był kumplem i wyciągał rozżarzone do czerwoności podkowy z paleniska gołymi rękami. Nawet malutkiego oparzenia nie było. Co się stało z tym Regisem? Emil Regis Rochelek Tercif Godfroy poległ walcząc u twojego boku, Geralt. Wypijmy zdrowie Regisa i innych poległych. Wypijmy. Za Caleba Stratona. Zaraz jego. Tak, tak. Dobra, może być. Tak, Regis był w książce. O co chodzi? Opowiedz o bitwie pod Brenną. Tak naprawdę niewiele widziałam. Było nas czworo, a rannych tysiące. Praktycznie nie wychodziłam z namiotu. Podziwiam cię, Shani. Szczerze mówiąc, niewiele pamiętam. To był jeden z najstraszniejszych dni w moim życiu. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko Zoltanowi. Skądże, to równy chłop. Cieszę się. Okej. Impreza trwa. Ciekawe, kiedy pizgnę na pysk, bo to tak już trochę w czubie mam ostro. Ciekawe, co będzie dalej. Wypijmy za błędy. O, Jaskier też już. Koniec zaraz imprezy będzie. Geralt, nie jesteś czasem głodny? No nie powiem, chętnie bym coś zjadł. Mamy chleb, ale my nie konie. Samego chleba jeść nie będziemy. Zoltan dobrze gada. Trzeba zejść po jakąś omastę. Ta mumia z dołu na pewno ma pełną spiżarkę. Chyba żartujesz. Mumia, jak słusznie zauważył Zoltan, na pewno ma smalec. Może też ogóreczki. Shani. Tylko nie daj się złapać, Geralt. Jutro oddam jej pieniądze za smalec i ogórki. Mowy nie ma. Sam bym poszedł, ale jak wiadomo, krasnoludy niezbyt dobrze się skradają. Panience Shani nie wypada tego robić, a Jaskier na pewno wpakuje nas w kłopoty. No dobrze, zaraz wracam. To jest zły pomysł. Muszę... Co? Już? Nie. Smalec to mam, ale ogórki? No smalec jest. Wypijmy za błędy. To już? Nie, zejdziemy sobie. Ja chcę zobaczyć, co będzie, jak to zrobić. Czy to wykraść? Co to się... Ja chcę sprawdzić, co się stanie. Mam save'a? Mam save'a. Smalec jakiś tam mam przy sobie, więc nie muszę schodzić, ale... A zobaczymy. Dobry... Pani... Może chwileczkę się tutaj... Ten... Jest jakiś smelsik? Albo coś takiego? Dzień dobry. Ty, gdzie jest ta babka? What the fuck? Wow, nie! Co? Ty jesteś pijany! Wcale nie. Wynocha! Ups! Dobra, czyli nie, ja tam wszystko wyczyściłem, więc nie ma sensu. Ja muszę się wrócić, bo tam wszystko wyczyszczone jest, bo ja tam zbierałem wszystkie rzeczy, nie? Ale smalec dzięki Bogu mam. Ogórków to nigdzie nie widziałem w tej grze, więc chyba nie istnieją, więc po sam smalec mam iść. Dobra, dziewczyny, chłopaki, mam wszystko, co trzeba, pijemy dalej. Pijemy wódę, co jest na popite? Piwo. Polska impreza. I jak, udało się? Oto smalec i ogórki. Ze skwarkami. Może byś jeszcze skoczył po cukier? Zoltan. No dobra, wystarczy sam smalec. Zdrowie nieustraszonego wiedźmina. Zobaczymy, co zaśpiewa Jaskier. Kompletnie nie pamiętam tego questa, naprawdę. O, po pijanemu się nie gra dobrze na instrumentach. Ale dobrze się śpiewa. W takim stanie to bym się chyba nie podjął niczego. O Jezu. O matko złota, hopie, co ty chcesz tu zrobić? Chyba znam piosenkę, która spodoba się Zoltanowi. Chętnie posłuchamy. Jak to wygląda? Patrzaj ta, tam pod borem wilczysko tańcuje. Zęby szczerzy, chwostem macha, raźno podskakuje.
Czemuż to tak wesoła ta leśna bestia? Widno jeszcze nie żonata, kiedy tak wywija. Au, au, au. Patrzaj ta tam na łęgu, wilczek łapy wlecze. Łeb spuszczony, chwost skulony, z oka łezka ciecze. Czemuż to ta bestia taka zasmucona? Widno wczoraj ożeniona albo zaręczona. Au, au, au. No, Zoltan, jak tam twoja żoneczka? Żal gadać, Jaskier, stare czasy. One nigdy już nie wrócą. Stare, dobre czasy. Patrz, szani przysnęła. Napijmy się i czas już na nas. Napijmy się! Może warto zajrzeć do szani z różami podziękować. Jak przysnęła, idziesz, Wawo, kurna mać, ale jestem pijany. O Boże, ty, bokiem jest lepiej iść niż przodem. Oho, dawaj. Ale zadupcam. I to jest pomysł. Nie, babka, idź stąd, nie przeszkadzaj mi wychodzić. To, że wychodzę bokiem, to wcale nie znaczy, że jestem pijany, po prostu tak mi wygodniej i szybciej. No patrzcie, o wiele szybciej jest. Do przodu tak, a bokiem tak. Yeah. To teraz żonie łzy trzeba zrobić. Matko złota, co tu się dzieje? Do antykwariusza, po pijanemu w sumie się zakupów nie robi, ale trudno, no. Ja pierdzielę, my w dzień piliśmy? Ja nie mogę. Tragedia. Dobra, szybko, Geralt, dawaj, ciśniesz. Ja wiem, że ziemia ci spod nóg ucieka, ale to spokojnie, dasz rady. Jep! O co chodzi? Przedamy od razu księgę. To też 100 renów po pijaku zarobiłem, dobry jestem. Ja chyba miałem jakieś róże, nie? W tym w schowku, białe jakieś bodajże. Ciekawe czy się nadadzą. Nie wiem czy nie czerwone powinny być, zobaczymy. To pewnie jest tak, że kolor róż to się zależnie wybiera od okazji czy coś tak. Pewnie tak jest. Ale ja mam jakieś białe, stykno, są jakieś czerwone? Nimo, no to będą białe, no. Jesteś w idealnym nastroju, żeby ci się odwdzięczyć. Znaczy, stroju, tak. Nie na nastroju powiedziałem, stroju. To? Jakieś liczne róże. Geralt, naprawdę doceniam takie gesty. Cieszę się. Wiesz, że kolor dawanych róż ma znaczenie? Czerwone na przykład świadczą o miłości. Ty szmato. Dałem ci róże, a ty mówisz... Mówiłem o tym, nie, że kolor róż to zależy na jaką okazję i kuźwa to była prawda, no nie, jestem pijany. Znowu. Wiecie co, sporo by łatwiej byłoby pomalować te róże, białe na czerwono, tak jak robiły to te karty w Alicji w Krainie Czarów. Tak? To działało, tam to działało. A ty to w ogóle pewnie nie masz, różowe wino. Ty, ja w to nie wierzę, nie? Nie ma nigdzie czerwonych róż, no to jest porażka jakaś. A obleciałem już wszystkich handlarzy, którzy mi do łba przychodzą. Dobra, kładziem na to wała. Tak? I teraz będę szukał sefir wszystkich, jakie są. Cóż. Ketar, korona. Czyli ta ostatnia sefira będzie przypadkiem znaleziona, tak? Rozumiem, czyli tak, jedna sefira tu. Następna sefira to jest golem, trzeba golema rozpierdzielić, strażnik wieży, czyli golem, trzeba golema obudzić po prostu i go zabić. To będzie następna sefira, więc dobra, no kupujmy ją już po kolei. Mam 500 orenów i mogę zapłacić za sefirę. Oddaję ją z żalem, ale gdybym odmówił takiej transakcji, straciłbym reputację bezwzględnego chciwca. Nawet nie wiesz, jakie to ważne w moim fachu. Sefira jest twoja.
Mamy wpierdzieloną Sifirę. Ja pierdzielę, dobra. 500 terenów jeszcze, ta, mam 700, no to ta, to teraz idziemy. Co chcę teraz zrobić? Idziemy teraz zabić golema, tak. Dobra, Fonfel, chcę taką rycht burzę z piorunami, żeby pizgała, żeby aż ziemia się trzęsła, rozumiesz? Słuchaj. Burza nadal kosztuje 500 orenów? I ani orena mniej. Matka Natura nie obniżyła marży? Może jakaś promocja? Nie żartuj sobie ze sfery sakrum, Wiedźminie. Towary jakie masz? Nie, mnie nie stać na ciebie, ty jesteś za drogi. Ty lubisz tylko natura, a pieniądze to z chęcią weźmiesz. Ta, no. Oto 500 orenów. Czekam na moją burzę. Taka burza to nie w kij pierdział. Nie jestem jakimś cholernym magiem, który obraża siły natury, próbując ujarzmić burzę przy pomocy swoich śmiesznych postumentów. Jakich postumentów? Na cmentarzysku golemów znajdują się 3 postumenty. Może je aktywować każdy, kto liznął odrobinę magii. Czysta lekkomyślność. Służą do przywoływania piorunów. Znam się trochę na magii. Mógłbym użyć postumentów do obudzenia golema? Na szczęście ten nienaturalny stwór stoi poza zasięgiem postumentów. Tego by jeszcze brakowało. Eksperymenty z siłami natury mogą się skończyć jedynie nieszczęściem. Jak można aktywować postumenty? Już cię korci. Wystarczy ich dotknąć z intencją przyzwania burzy. Na twoim miejscu nie robiłbym tego, bo wystarczy odrobina nieuwagi i możesz zginąć od pioruna. Będę uważał. Wiedźminie, domyślam się, co zamierzasz. Na twoim miejscu dobrze bym się przygotował. Nałykał się tych waszych eliksirów, będą ci potrzebne. Wiedźmin bez eliksirów to jakby pół wiedźmina, druidzie. Idziemy. Gdzie to dokładnie jest? Czas na ostateczne starcie z pieprzonym golemem. Zaraz. O kurde, to będzie wesołe. To będzie bardzo wesołe. Mam jakąś zamieć, cokolwiek? Mam jaskółki. Mam też zamieć, dobra. Dobra. Czekaj, pylony są 3. Golem. Proszę bardzo. Ty, niechcący. Uciekaj od niego! Dobra. No! Sefira była w tym golemie, a? Nowy poziom, dobra. Ale zabiłem go, patrzcie w jakim fajnym miejscu. Wokół tych pylonów, nie? Dobra, sefirka, nechca. Substancja specjalna, obsydianowe serce golema. Jeszcze jedna sefirka. Gdzie ona jest? Nie wiem. To teraz tak, jak dotknę pylona, to umrę.
Nie wiem, co się stało. Ja dostałem hity? A, ja dostałem hity. A, no git. Tak mam regenerację życia, więc whatever. Gra w kości, to sobie później zrobimy. Szani, później, bo nie mam nigdzie czerwonych róż. Do Azara. Dobra, czyli do Azara muszę wracać. Luz, rozumiem. Gdzie jest ta kapliczka? Melitele jest gdzieś tam. Tutaj. To nie jest kwestia tego, że ten golem jest trudny do pokonania. On nie jest trudny do pokonania, tylko on jest twardy i trzeba go naprawdę długo siekać, żeby coś mu zrobić. Jest porażka, porażka. Patrzcie, jak medalion drga. To jest masakra. Tak? Mam wyniki sekcji. Słucham. Nie dało się nic ustalić. Jak to? Jakby to powiedzieć, pomyliłem fiolki i polałem ciało jakimś żrzącym świństwem. Z tego, co zostało, nic się nie dało ustalić. Nic? Zupełnie nic? Absolutnie. Każdy popełnia błędy, Raymondzie. Tak, masz rację. Muszę się zastanowić. Przyjdź później. No pewnie. Oczywiście, że tak. Tak. Nieważne, jeszcze raz wrócimy. Teraz już się namyślił, już się namyślił. Gdzie on jest? Tu jesteś. Jesteś wreszcie. Ano, jestem. Wiem już wszystko. Kalkstein współpracował z Baraniną. Mam na to niezbite dowody. O co znowu chodzi? Zwabimy ich w zasadzkę. To będzie niebezpieczne. Zbierz sprzęt, przygotuj się. Przyjdź, jak będziesz gotowy. Pomyślimy. Tak? Chciałem spytać o dowódcę Gwardii Królewskiej, tego twardziela. Widziałem go jakiś czas temu na mieście. Był zajęty kopaniem jakichś pederastów czy innych zboczeńców. Jak to? Tak to. Wszyscy w mieście wiedzą, że dowódca Gwardii nienawidzi wszelakich dewiantów. A w szczególności ciot. Rzeczywiście wszyscy wiedzą. Tak? Jestem gotów zająć się Baraniną. Dobrze, dobrze. Musisz zniszczyć zbrojne ramię Salamandry. Zabij go. To nie będzie łatwe, ale spróbuję. Jak chcesz go w pułapkę wciągnąć? Co ja mam Baraninie powiedzieć o tym, czy coś? Tak. Mam dobrą wiadomość. Ucieszysz się, Raymondzie. Zabiłeś Baraninę, tak? Nie będzie więcej przeszkadzał, ale dobra wiadomość jest inna. Niebawem dopadniemy Javeda. Wreszcie twoja rodzina zostanie pomszczona. Mam plan. Mogę go poznać? Chciałem to załatwić sam, ale jeśli chcesz mi pomóc... Oczywiście, że chcę. Przecież za to mi płacisz. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Tak, przyjaciółmi. Dobrze, zróbmy tak. Skoro wybiliśmy już Javedowi kły, pozbywając się Baraniny, teraz zagrajmy na tym, czego pragnie on sam i jego totum facki, Kalkstein. To znaczy? Wykorzystamy starożytne sekrety ukryte w wieży na bagnach. Wiem, jak ją otworzyć. Kalkstein chce posiąść tajemnice potężnej magii ukryte w wieży. Chciałbym, żebyś coś zrobił. Oczywiście. Jak mogę ci pomóc? Pójdź ze mną na bagna. Kiedy otworzę wieżę, przechowasz dla mnie tajemne księgi. Nie możemy dopuścić, żeby wpadły w ręce Javeda. Możesz na mnie liczyć. Kiedy ruszamy? Teraz. Musimy zdobyć to, co jest ukryte w wieży. Wszystkie notatki i księgi. Użyjemy ich jako przynęty na naszego pana X. Jak konkretnie chcesz ją otworzyć? Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży, albo częścią klucza. Tylko zadbaj o to, żeby Kalkstein zainteresował się tą sprawą, tak jak się umawialiśmy. Dobrze. Dobrze. Tak będzie. Nie martw się. Pierwszy obelisk jest tutaj, aby mnie nic nie zaatakowało, bo przetrącę w ogierach normalnie. Kijem sękatym. Malkad. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają.
Wszystkie 10 sefir. Gdzie jest następna sefirka? A, one znikają z mapy. No to super, powiem ci. Tam jest następna. Dobra, jedziemy. A nie, kuźwa nie! Idź stąd, śmieciu, jak ja tu... Ja już mam serdecznie dość topielców, utopców, bluzgozjerów, z całego dziadostwa, które chodzi po bagnach. Przy tych obeliskach one po prostu się rodzą chyba, ja nie wiem, ale po prostu... Dość! Dość! Kuźwa, dość! Okej? Okay? Zjedzmy jeszcze coś, żeby tu mi odnowiło życie. Mam już serdecznie dosyć tego całego badziewia. Cześć. Niedługo dowiesz się prawdy. Nie ekscytuje cię to? Jestem mutantem. Uczucia są mi obce. Wolę skupić się na zadaniu. Mam przynieść księgę zwierzę? Tak. Pośpiesz się. Nie możemy pozwolić, żeby Kalkstein nas ubiegł. Mam nadzieję, że ten morderca połknął haczyk. Pracuję nad tym. Tak, to elementarne. Czyli jaskółkę na marne wypiłem, bo jeszcze trzeba do Karkszta. Fajnie, że gra mi o tym powiedziała, że ja tam muszę wrócić. Super. Kalkstein, kuźwa, leci. Jeśli chodzi o wieżę... Tak. Opowiedz mi więcej o sefirach. Oczywiście. Chętnie się dzielę wiedzą. Pytaj, Wiedźminie. Jakie mają znaczenie? Istnieje 10 sefir boskich słów stwórczych. Ketar, korona, chokma, mądrość, wena, zrozumienie, kezat, miłość, gewrat, siła, typerat, współczucie, netza, zwycięstwo, ot, chwała, jesat, fundament i malkat, królestwo. Czym one są tak naprawdę? Alchemicy od starożytnych czasów poszukują odpowiedzi na wiele mistycznych, a także filozoficznych pytań. Jednym z najważniejszych zagadnień jest istota życia, boskości, rzeczywistości. Nie tylko alchemicy. Wielu czarodziejów się tym zajmuje. Alchemia uczy, że istnieje 10 głównych elementów drzewa życia. 10 aspektów boskości dostępnych naszemu poznaniu. To właśnie są sefiry? Tak, sefiry. Słowa stwórcze, zapisane w sposób symboliczny na 10 kamieniach, są połączone kanałami, które tworzą konary drzewa życia. Bywaj. A może jednak grube to będzie... Jeśli... Tak. Wybacz, Kalkstein, ale zapomniałem, co trzeba zrobić, żeby otworzyć wieżę. Może zatrudnisz kogoś do pomocy? Mamy w mieście detektywa, ponoć dość dobry. Zobaczymy. Jeśli chodzi... Tak. Umieściłem sefiry na postumentach. Drzwi do wieży stoją otworem. Nareszcie. Długo czekałem na ten dzień. Kalkstein. Największe odkrycie mojego życia. Wiedźminie, teraz muszę się przygotować, więc sam rozumiesz... Wiedz, że zawdzięczam ci bardzo wiele i w pełni zasłużyłeś na nagrodę. Dzięki. Aha. Okej, okay, ale... Ważniejsza rzecz, co teraz? Ja mam tam iść teraz? Mogę już tam iść do tej wieży pieprzonej? Teraz się muszę wracać, no fajnie, że ta gra mnie aż tak lubi. Ta gra mnie nienawidzi. Niedługo dowiesz się prawdy. Nie ekscytuje cię to? Jestem mutantem. Uczucia są mi obce. Wolę... Tak. Pracuję. Czekaj! Czy ja nie musiałem iść do Kalksteina? Teraz? Dobra, ameba ze mnie. Ja. Wow! Krąg wodnej bramy i mamy ostatni ze znaków. Akcji. Nauczyłeś się znaku akcji, daje ci on możliwość oczarowania swoich przeciwników i przyciągnięcia ich na kilka chwil na swoją stronę. Przeciągnięcia. Wybierz znak z met... Tak, tak, tak. Dobra, co mamy w wieży? Ale fajnie. Meteoryt oczywiście. To jest lepsze.
Tu jakieś coś, łój, nieznany eliksir może być. Szafir czarny, proszę. Wow, ile dużo rzeczy. Księga Maga zwierzy. Ja ją chcę przeczytać. Księga Maga, przez niego samego spisana. Dobra, powoli. Oczywiście, jakby ktoś chciał. Dobra, koniec, jedziemy. Dobra. Walczymy z Azarem, mówisz, tak? Okej. To walczymy. I na ile mam jeszcze ten? 21 minut. No dobra, jedziemy. Chciałbyś poznać całą prawdę? Bardziej niż myślisz. Mam tylko pytanie. Kiedy wpadłeś na pomysł, żeby podszyć się pod Raymonda? Sam mi to podpowiedziałeś. Deptał mi po piętach, a ty mu zaufałeś. Byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Nie pomyślałeś o tym, że staniesz oko w oko z Wiedźminem? Cóż, byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Dobra, dosyć gadania. Teraz grzecznie zaprowadzisz mnie do miejsca, w którym ukryłeś rzeczy skradzione z Kaer Morhen. Znowu sztuczki, ale fajnie, no. Fuck! Wypieprzaj, celu! Skończ tą błazenadą i zajmij się Wiedźminem. Widzisz, Wiedźminie, Azar nie czuje się komfortowo w środowisku wodnym. Wszedł na grząski grunt i potrzebuje speca od mokrej roboty. Utrapienie z tymi magami ognia. Świetnie. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Czekaj, miecz zmienię. Wyzywałeś w niezły plan. Jezu, Ty, oni mnie zdejmują w ogóle obrażeń! Nie no, prawie. To ten golem był gorszy niż ten Azar. Wow. Azar, głupcze! Dałeś się wykiwać Wiedźminowi! Znów niemal zginąłem przez ciebie! Milcz, wycofujemy się do bazy w dzielnicy handlowej. Szybko, zanim zneutralizuje truciznę. Jeszcze się spotkamy, dziwolągu. Gdy leżałem nieprzytomny po spotkaniu z Javedem, na bagnach doszło do nieuniknionego. Skojatel starli się z zakonem. Obie strony przeczuwały nadchodzący konflikt i chciały sprawdzić wroga. Rutynowy zwiad przerodził się w regularną bitwę. Skojatel zwyciężyli dzięki dobremu rozpoznaniu i determinacji, która wynikała z pragnienia wolności. Zakon zrozumiał, że zagrożenie ze strony nieludzi jest większe niż przypuszczano. Nie widziałem starcia na bagnach. Do czasu, gdy odnalazła mnie Triss, leżałem nieprzytomny niedaleko pola bitwy. Po raz ostatni dane mi było zachować neutralność. Mylisz się, moja droga. Mam go w garści. Zresztą nie tylko jego. Wszyscy tutaj jedzą mi z ręki. Szkoda, że Foltest wyjechał do Verden na ten królewski zjazd. Rozumiem, że z Loivardenem również ustalone. Tak. Przekazałam mu propozycję i zgodził się. Twierdzi, że jego zwierzchnicy chcieli wystąpić z podobną inicjatywą, lecz ubiegłyśmy ich. Ach, mężczyźni, niepoprawni gawędziarze. Zawsze twierdzą, że chcieli wystąpić z inicjatywą. A propos, jak tam twój Wiedźmin? Sądzę, że go przekonam. Nie przelicz się.
Geralt jest bardzo przenikliwy i wyjątkowy. Wiem. Muszę kończyć. Skontaktuję się, jak będzie po wszystkim. Nie pozwól, żeby domyślił się, co ukrywasz. Tis? Chcesz wstać? Sprawdźmy, czy już jesteś w odpowiedniej formie. Zgoda. To nie będzie bolało. No cóż, test wypadł pomyślnie. Jesteś w pełni sił. Niezwykły wiedźmiński metabolizm. Tris, skąd się tu wziąłem? Czysty przypadek. Badałam anomalie magiczne. Trafiłam na fałszywy trop wywołany przez tego szarlatana Kalksteina. Czyli znalazłaś mnie na bagnach? Co się tam działo? Nie wiem. Alchemik jeszcze tam siedzi i bada lity kamień. Większe anomalie mamy tutaj, w Wyzimie. Anomalie magiczne w Wyzimie? Miło byłoby, gdybyś pomógł mi ogarnąć ten temat. Na razie wróćmy do twojego stanu zdrowia. Sądziłem, że test wypadł pomyślnie. Źle mnie zrozumiałeś. Pod względem fizycznym nie mam ci nic do zarzucenia. Gorzej z psychiką. Wyjaśnij. Dużo majaczyłeś. Poza tym musiałam poczytać twoje myśli, żeby się dowiedzieć, skąd wzięły się rany i jakie trucizny sobie zaaplikowałeś. I przeczytałaś trochę więcej. Nie było innej możliwości. Myślałeś bardzo intensywnie. W każdym razie wiem o twoich ostatnich przygodach. Mogłabyś pomóc mi... odzyskać utraconą pamięć? Raczej nie. I wątpię, żeby ktokolwiek potrafił tego dokonać. Jest jednak nikła szansa. Gorzej raczej nie będzie. Słucham. Po tym, co zobaczyłam w twojej głowie, uważam, że powinieneś stworzyć stabilny wzorzec osobowości. A jak to się ma do parametru mojej złożoności poznawczej? Geralt, proszę. Staram ci się wytłumaczyć coś bardzo ważnego. Bez tego naukowego bełkotu, jeśli możesz. Uważam, że powinieneś zająć konkretne stanowisko wobec problemów tego świata. Obojętnie jakie, ale konkretne. Jeśli zbudujesz silną tożsamość, być może odzyskasz pamięć, a na pewno nic nie stracisz. Nie mogłabyś mi po prostu wszystkiego opowiedzieć? Nie. Nie chcę, żebyś stał się moim wyobrażeniem Geralta. Chcę, żebyś sam zdecydował, kim jesteś, nie oglądając się za siebie. To znaczy, że nie powinienem interesować się przeszłością? Dokładnie. Wspomnienia wrócą same, we właściwym czasie. Zobaczymy. Geralt? Wow, trzeci rozdział mamy już. Jeszcze tylko popytamy Trisi i tam tak, zaczniemy w ogóle inną przygodę teraz. Ach, ale będzie fajnie. Z kim rozmawiałaś przez teleport? Słyszałeś nas? A, takie tam sprawy czarodziejek. Nic istotnego. Brzmiało poważnie. Nie przejmuj się tym, Geralt. W zamian za informację o salamandrze musiałam obiecać paru osobom różne rzeczy. Tym niemniej... zaufaj mi, to nic ważnego. Skąd się tu wzięłaś? To długa historia. Kiedy wy uganialiście się bez ładu i składu po świecie... Co okazało się jednak efektywne? Nie wiem, jakim cudem. W każdym razie ja uruchomiłam swoje koneksje i postanowiłam poszukać salamandry niekonwencjonalnymi metodami. Z jakim skutkiem? Bardzo dobrym. Wiemy o niej już bardzo wiele. I ty dowiesz się wszystkiego w swoim czasie. Czemu nie teraz? Wszystko ma swoją cenę, Wiedźminie. Żeby zdobyć informacje, musiałam zobowiązać się do kilku rzeczy. Musisz być cierpliwy. Wspomniałaś o anomaliach magicznych. Tak. Mogą być spowodowane przez różne wydarzenia, ale co najważniejsze, same mogą powodować naprawdę złe rzeczy. Ostatnio, kiedy wyczuwałam coś takiego, okazało się, że ty i pewna czarodziejka próbowaliście ujarzmić Gina. Co skończyło się zniszczeniem połowy miasta. Pewnie tego nie pamiętasz, ale to było bardzo niebezpieczne. Zgadza się. Nie pamiętam. Dlatego będę potrzebować twojej pomocy. Dam ci takie małe urządzenia. To są czujki magiczne. Rozmieścisz je w różnych miejscach w Wyzimie. Pomogą mi zlokalizować źródło anomalii. Tak. Daj mi te czujki. Zajmę się tym. Zawsze skory do pomocy. Od tego są bliscy. Widziałam w dzielnicy handlowej taką paszczę na murze. Idealnie pasuje do umieszczenia czujki. Jedną umieścisz w dzielnicy handlowej przy ratuszu, drugą w dzielnicy klasztornej przy wejściu do kanałów, a trzecią na cmentarzu w Wyzimie. Da nam to typowy trójkąt Radcliffe'a. Jak wiesz, triangulacja magiczna jest najbardziej efektywna do takich działań. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapomniałabym o najważniejszym. Tak?
Ktoś chciałby się z tobą widzieć. To kupiec Leuwarden, ważna persona. Urządza bankiety w Nowym Narakorcie. Nie przepadam za bankietami. Będzie tam wiele ważnych osobistości. Sam nie wiem. W tym królewna Adda, odczarowana przez ciebie strzyga. Podobno ma lekką obsesję na twoim punkcie. Zastanowię się. No i ja muszę się tam wybrać. Przekonałaś mnie. Może zdobędę jakieś informacje. Przyjęcie zaczyna się o 18:00. Masz tu glejt zezwalający na przebywanie w Wyzimie Handlowej. Glejt? Cóż, w Wyzimie oprócz kwarantanny wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś mnie musiało ominąć. Obejmuje tylko dzielnicę handlową, do której nie miałeś wstępu. Co wspólnego ma stan wyjątkowy z glejtami? Teoretycznie po dzielnicy mogą poruszać się tylko mieszkańcy. Ja na szczęście mam tu dom, więc nie miałam problemu z uzyskaniem glejtu. A mój glejt? Cóż, musiałam zameldować cię u siebie. Fikcyjnie, oczywiście. O co chodzi z tymi glejtami? Cóż, Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o mojej tożsamości? Owszem, jakieś postępy? Nie wiem, wciąż to analizuję. Geralt? Do zobaczenia. Dobra, idziemy. Ta, na razie, Triss. No spoko, mamy tam porobione różne rzeczy. Problemów z psychiką, tyle rzeczy, o Jezu! Tyle questów się uaktywniło, Ładnie, żeśmy to załatwili. To wiem, gdzie te czujki, domyślałem się, gdzie je ułożyć. Więc okej. Przyjęcie w Nowym Narak... Tak, tego dużo będzie, no jeszcze, więcej. No dobrze. Pamiętaj o tym, bardzo dobrze. I koniec? Dobra, koniec, fajnie. Się nic nie aktualizuje, jestem z tego bardzo szczęśliwy. Czarodzieje, weźmiemy sobie to, nie będę tego nawet czytał, ale mam informacje jakieś, fajnie. Więc w tym miejscu zakończymy ten odcinek, bo jest już wystarczająco sążny. Nagranie ma chyba ze 2 godziny, więc okej. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.